Siemanko, z nocy z 11 na 12 lutego na Super Bowl wleciał trailer Deadpoola. Jeśli chcecie go sobie obejrzeć całego, to na pewno na YouTubie go znajdziecie, pewnie jest ich pełno. Już taki prawdziwy, a nie same fejkowe, więc my sobie przeanalizujemy to, co nam przedstawia teraz już Disney. Trzeciej odsłonie przygód najemnika z buzią niewyparzoną. Pierwsze co za nim odpalę, mamy tak naprawdę pokazane urodziny Wade'a, czyli naszego Deadpoola. I tutaj wciśnięte zdjęcie na małej sztaludze. Jest tu cała ekipa, jest Dopinder, jest Vanessa, jest Negasonic, jest Ślepa Al, jest Gruby Gandalf. Jest Shatterstar, jest... on chyba Nick się nazywał, ten co nie miał kompletnie żadnych supermocy. I Yukio, Yukio ono się nazywało, tak, dobra, to patrzmy dalej. O Jezu, jaka peruka, jest Colossus, jej, i wszyscy są tutaj też, pięknie. Nie wyglądają na zadowolonych. Trochę taki śmiech przez łzy. Dobra, spoko, ale tutaj naprawdę nie wygląda za miło. Jest taki... takie pokazowe, trochę sztuczne szczęście. Może za bardzo w to jakby zaglądam, ale jakby Wade był znudzony tym, tymi ciężkimi ostatnimi latami, bo pamiętamy, że Deadpool 2 kończy się na tym, że podróżował w czasie i naprawiał timeline, wiecie. Zabił swoją wersję z Wolverine Origins, zabił Ryana Reynoldsa, zanim ten wziął robotę w Green Lantern, i tak dalej, i tak dalej. Trochę poskakał. Chyba nawet dobrał się do Hitlera w kołysce, nie? O ile dobrze pamiętam. No, a tu Vanessa też nie jest jakaś taka very happy. Nie ma, nie widać tej chemii, której mieli wcześniej. Nie ma żarcików na ten temat. Dobra, wracajmy do zdmuchiwania świeczki. Proszę bardzo. Jest i TVA. Ale mają chyba inne wdzięki, czy mi się wydaje. That's supposed to be scary. Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Yes. Pierwsze nawiązanie do przejęcia. No proszę, trochę brudny został na czaszce. You appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Zacnie. Why am I here? To jest pan Paradoks, tak? Tak jest opisywany w napisach, które widziałem wcześniej. I co, to TVA jest zarządzane... O, stary kostium? No tak. A tu jest nowy, taki bardziej czerwieńszy. To jest TVA zarządzane przez Lokiego teoretycznie, tak? O, proszę, mamy. Deadpool wchodzi do MCU, proszę państwa, i salutuje kapitanowi Ameryce. Stop. Jest salut dla Kapitana Ameryki, mamy sceny z Zimowego Żołnierza bodajże. W komiksach Deadpool jest znany z tego, że bardzo podziwia Kapitana Amerykę. Nawiązanie było też w Deadpool 1, kiedy wymyślał swoją nazwę, chciał się nazwać Kapitan Deadpool i to było ze względu na to, że po prostu uwielbia Kapitana Amerykę. No nie? Tu jest ta... nie wiem, do czego nawiązuje ta pustynia. Tego trochę nie wiem, z czym to skleić. Tutaj mamy ewidentnie Zwola, którym teoretycznie ma być siostra Xaviera. To jest ciekawe. To ujęcie tutaj, jak on się budzi w tym wyrku. To już jest bardzo krótkie, ja musiałbym chwycić. Widzicie? No, trochę mi się tutaj udało. Widzicie to łóżko? To jest łoże z wielką gębą, no nie? I tutaj jest zęby i tak dalej. To jest łóżko Hulka z filmu Thor Ragnarok. Czy to znaczy, że będzie Hulk? Czy to znaczy, że dostaniemy filmową wersję Hulk vs. Wolverine? Hulk został strasznie skrzywdzony w filmach Marvela, przynajmniej ostatnio, więc jakby nagle wpadł na takiej pełnej, to mogło być spoko. Tu jest bardzo fajny motyw. Tutaj prawdopodobnie siedzi, to jest nasz pierwszy widok oficjalny na Wolverina, tej wersji, ten wariant Wolverina. W komiksach Wolverine w pewnym momencie ląduje w Madripurze, to taka fikcyjna wyspa. Spędza dużo czasu w takim właśnie wykwintnym lokalu. Księżniczka się nazywa coś, albo sama księżniczka. On tam rozpracowuje jakąś sprawę pod przykrywką i nosi opaskę i chodzi w białym garniaku, takim jak dokładnie tutaj. Więc skoro nawiązują do takich fajnych korzeni, to hit, to naprawdę hit. Pytanie czy to faktycznie jest Hugh Jackman, bo chodzą plotki, że w filmie miał pojawić się też Daniel Radcliffe. Może to on, nie wiem. Czy Wade ma łzy w oczach?
to piękne. Jest, nowy kostium. I dupka, dobrze. Tutaj ciekawostka, mamy tutaj akrobację Deadpoola. On tutaj rozwala agentów TVA. To nie jest tak, że on dla nich pracuje, on ich tutaj morduje. A cała sceneria, na początku można by było pomyśleć, hej, może to jest las, w którym zginął Logan, ale i Reynolds, i Jackman mówili, że nie dotykają kwestii Logana. Tamten Woolvie dokończył swoją historię, umarł, nie odkopują go. To chyba jest prędzej las, w którym działa się scena otwierająca z Avengersów dwójki Czas Ultrona, tak mi się wydaje. Tutaj mamy wielki napis 28th Century Fox, który leży. To są chyba te pustkowia w tej pustce takiej, którą zwiedził Loki w pierwszym sezonie. Dalej walczy z TVA. Czy to był ten fioletowy duszek z Lokiego właśnie? No tu nie powiedział w mordę. On się jakoś nazywał Goliath, Algiot, coś tam. Ohohoho. A ty kto jesteś? Tutaj mordujemy. Mordujemy, strzelamy lamy. Tu widać jakiś dipusów ogólnie. O, tutaj mamy wnętrze auta. Może to jest wnętrze jednak z Logana, może jednak będą coś poruszać ten motyw, no bo widzimy na oparciach siedzisk i w ogóle... siedzisk w dżungli, tak? Oni tam się przemieszczali jakimś autkiem. I są ślady po pazurach Wolverina na kanapach. Ciekawe, do czego podobnie nawiązanie. Ogólnie Deadpool Trójka ma teraz fantastyczną możliwość poszerzenia tego wszystkiego, co się dzieje, co się działo, pomieszania tego i wyjścia z tego zdecydowanie lepiej niż Doctor Strange. Tutaj mamy, akurat się zatrzymał Pyro. I to nawet ten sam aktor, który grał Pyro w filmach X-Men. Tutaj nawiązanie do sceny z jedyneczki. Tutaj za to mamy komiks Secret Wars. Jak sobie odpowiednio przybliżycie, ja wam troszeczkę tylko przybliżę. No może być nawiązanie do tego, do czego zmierza, a jakby głównym złolem Secret Wars był Doktor Doom. A jako, że Majors wypadł z roli Kanga, mimo że będzie obsadzony nowy Kang, no to chyba idzie Doom, skoro idzie też Fantastyczna Czwórka. No i mamy to, co nakręciło hype na ten film. Bully. Nieoficjalny tytuł Deadpool and Wolverine, czy jak to później sprostował Hugh Jackman na swoim Instagramie, Wolverine naschął. Fajnie, podoba mi się to, że było bardzo mało Wolverina w tym trailerze. Powinno być go jak najmniej, powinno być jak najwięcej pokazane w filmie. Trailer nie pokazał bardzo, bardzo mega dużo rzeczy, co jest hit. Oby to był jedyny trailer do tego filmu. No i co? No i chyba wyłapaliśmy parę rzeczy. Co o tym myślicie? Co myślicie o tym, co tutaj pokazali i do czego to może prowadzić dalej? No ja czekam.